Siemanko, moi drodzy, dziś krótki filmik podsumowujący na temat wina z soku jabłkowego. Wino jest już praktycznie wyklarowane. I gotowe do wypicia. Oczywiście zrobi się jeszcze bardziej przejrzyste, ale z racji tego, że przed nami Sylwester, muszę nagrać ten filmik dzisiaj, bo obawiam się, że po Sylwestrze nie byłoby już co nagrywać. Jak widać, wina już była pełna ilość, już święta. Cały proces od nastawienia wina do stanu obecnego zajął niecałe 3 miesiące, a więc wino zrobiło się naprawdę bardzo szybko. Przez ten czas wino było zrywane 4 razy, mniej więcej co 3 tygodnie. I raz było tylko dosładzane po 3 tygodniach fermentacji. Ogólnie do zrobienia tego wina zużyłem 22 litry soku z jabłek, który osobiście wyciskałem za pomocą sokowirówki. I 5 kg cukru. Wino robione na samym soku, bez dodatku wody. Linki do filmików zrobienia wina znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wino ma bardzo ładny, bursztynowy kolor. Ładnie już operowane winko. Smaku wino jest lekko słodkie. Ma bardzo przyjemny smak. Jabłkowy. Zapach ma bardzo przyjemny. Czuć, że jest mocne. Około 15%. Powiem Wam, że śmiało możecie się wżerować na filmikach, które dodałem robiąc to wino. Na pewno będziecie zadowoleni z efektu. Wino dorównuje tym ze sklepowej półki. Naprawdę super winko. Na koniec życzę Wam dużo, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności i samych sukcesów w nowym roku. O zdrowie.